Panie ministrze, pańskie wypowiedzi tutaj sugerowały, że przygotowuje się pan do przejścia do opozycji. Po co więc opowieści niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że wciąż trwają rozmowy o poszukiwaniu większości? Panie redaktorze, ja żadnego wariantu nie wykluczam. Też studiowałem dziennikarstwo i tam na pierwszym roku uczą, że jeżeli, jaki jest układ, prawda, konstytucyjny i ustawowy mediów publicznych w Polsce, one mają bardzo poważne zabezpieczenia. To nie jest tak, że minister kultury może jedną decyzją coś zmienić. To nie jest tak, że zmiana władzy oznacza zmianę w telewizji publicznej. Nie, no jasne, jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to ja chcę państwu powiedzieć, że to jest banda cwaniaków, którzy fanatyzować prawo, jakby fanatyzowanie prawa, to się stało treścią ich życia. Takie pisanie na okrągło, więc popatrzcie. Jarosław Kaczyński wybiera się na niechybną emeryturę, na kolejną kadencję, Kaczyński na zawsze z nami, czy damy odpocząć? Ja uważam, że Jarosław Kaczyński jest wybitnym mężem stanu i gdyby zechciał kandydować, mój głos ma na 100%.